No i już. I gotowe. Jak mawiał mój syn w wieku 5 lat. Ule postawione. Wczoraj, 6 kwietnia. Dziś jest 7. Pogoda niestety jest kiepska. Jakieś 5 stopni. Przed chwilą nawet, jak tu szedłem, padał jakiś grad. Ule wylotkami skierowane na stronę wschodnią. Już widać pierwsze plusy położonej plandeki. Gdyż na trawie nie widzielibyśmy tych pszczółek, które tutaj leżą. Pewnie z zimna, no bo to jest odrętwienie tam w granicach 6 stopni czy 5. Niestety. Oczywiście poidełko nieruszone, zresztą woda pewnie lodowata. Plandekę muszę niestety poprzekuwać, gdyż wczoraj byłem w Adidasach. No to można sobie wyobrazić, co tu się działo w tych butach. Wystarczy stanąć na plandece i cała woda leci do nas. Dzisiaj, ponieważ jest zimno i będzie zimno przez najbliższe 2 dni, to trzeba podłożyć ciasto. No i wczoraj zapomnieliśmy z kolegą zamknąć dennicę. Jest siatka, co też jest jakimś problemem. Bo w nocy było w granicach minus 1, minus 2. Teren jest odgrodzony od wiatru, więc tu tragedii nie ma. No niestety muszę nagrywać pod słońce. A po co ciasto? Oczywiście nie mam ramek z miodem z poprzedniego sezonu, gdyż dla mnie pszczelarstwo zaczęło się wczoraj. Więc mam ciasto na te najbliższe 2 dni, żeby sobie pobierały. Akurat ja mam proteinowe kupione, także to też spowoduje, podejrzewam, jakieś tam dodatkowe czerwienie. Już do mnie tutaj przyleciała. O proszę. Już sobie tutaj siedzi. I już chce mnie dziabnąć. A ja nie mam założonego kapturka. No dobra. Także drobne prace. Może uda się coś nagrać. Worek jutowy, czyli taki od dostawców kawy, kupiony na Allegro. Najlepszy produkt do podkurzacza. I podkurzacz, mam nadzieję, że mi zadziała. Jest to najlepsza rzecz do rozpalania do pszczół z uwagi na to, że jest niska temperatura dymu, że jest to łatwo rozpalające się. Robię to pierwszy raz w życiu, jakby ktoś pytał. No i się udało. Pierwsze otwarcie ula. I podłożenie ciasta.
i sprawa załatwiona. O, proszę. Pokażę wam. Zobaczcie, jak przez jeden dzień zmienił się kolor ula. Dzisiaj było trochę słońca. Tak wygląda sprawa z ulami z polipropylenu. Ciekawe dosyć, nie wiedziałem, że tak szybko. Podkurzacz, jak widać, już nam ładnie kopsi. Więc możemy iść po drugie ciasto. I jesteśmy przy drugim ulu. Pięknie się to tutaj kopci. Kolor tak samo zmieniony. Podchodzimy od tyłu wylotka oczywiście. Dzisiaj pszczółki powinny być drażliwe. Ale może nie będą. 5 stopni jest niestety. A z uwagi na temperaturę niestety i małą ilość pokarmu muszą dostać ciasto. Zawalę ich tym podkurzaczem tutaj dzisiaj. No ale jest pięknie, jak widać. Niewiele wyleciało. Hałasują. Ciepło czuć. Jest tutaj ich dużo. Także melduję pierwszą operację udaną. Podkurzacz udało się rozpalić. To już cud. Jednak więcej juty trzeba wsadzać. Tego nigdy nie śledziłem, jak to tam w temacie wygląda. Pszczółki nie były agresywne. Jak widać, wyleciały do wylotka. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale tu je pogonimy do środka, bo jest zimno, tak? Niech one sobie tam. No trochę za dużo na pewno dymu zrobiłem, ale to tak, wiecie, człowiek się boi na początku. No. Jest pięknie. Wylotki otwarte na mało. Dennice są zakryte. U góry są kratki, ale jest folia. To jest folia niestety po całości. To będzie zmodyfikowane w niedzielę najprawdopodobniej, albo poniedziałek. Podkurzacz cały czas się pali. Także na dwa ule to tak hu. No i dziś jest 7 kwiecień. To tak do pamiętnika.